Dobrze, witajcie kochani. Dzisiaj kolęda Cicha Noc. Najpierw zagram ją w całości, a później po kolei postaram się wytłumaczyć, jak zagrać każdą część. Posłuchajcie. I to mamy w całości, a teraz po kolei pierwsza część brzmi tak. Czyli gramy dokładnie to samo dwa razy. Następna część zaczyna się od dźwięku wysokie D, a wysokie D wygląda tak, tylko podnosimy kciuk do góry, czyli tak jak wysokie C, ale jeszcze ta dziurka z tyłu musi być odkryta. Jeszcze raz. I następna część. I znowu dokładnie to samo. Teraz najtrudniejsza część, końcówka, nad dzieciątka snem. Zaczynamy od wysokiego D. I teraz musimy zagrać dźwięk wysokie F, który gramy tak, jak normalne F. Podnosimy kciuk do góry, czyli znowu dziurka z tyłu jest otwarta. I musimy mocno dmuchnąć, co najmniej dwa razy mocniej niż wcześniej. Czyli jest... Tak, jeszcze raz. I teraz znowu mamy dźwięk E, ale wysoki, czyli tak samo jak zwykłe E, ale podnosimy kciuki, dmuchamy mocno. Jeszcze raz ta część. I końcóweczka. Tak, jeszcze raz końcówka. No nie jest to łatwe, ale myślę, że dacie sobie radę spokojnie. Najlepiej ćwiczyć po jednej części, aż się nauczymy i w końcu połączyć to w całość. Zapis nutowy oczywiście znajduje się w podręczniku do klasy siódmej. No to powodzenia!